Cześć Agnieszko. Cześć. Witam cię serdecznie. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się poświęcić chwilkę czasu i porozmawiać ze mną. Na początku chciałabym, żebyś nam troszeczkę opowiedziała o Shanti. Jaka jest na co dzień, co razem robicie, od kiedy trenujecie nosework, bo to też wszystkich interesuje, jakie były wasze początki, jak to wyglądało. Cześć i dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Jeśli chodzi o Shanti, to tak może słowem wstępu, to jest prawie 7-letnia suczka rasy spaniel kontynentalny miniaturowy, papilon. Dość rzadka rasa, chociaż już coraz częściej chyba w psi sportach i wydaje mi się, że w rydio, w nosworku też już się zaczynają pojawiać psy tej rasy. Co mamy jednego papilona, którego jednego? Ja przynajmniej kojarzę, oprócz Shanti to jednego ze Szczecina, Gosia i Iza i Silver. To możliwe, że jeden startujący, ale wydaje mi się, że też zaczynają jakieś treningi. Na treningach gdzieś tam to na pewno, bo ja czasem widzę, że u mnie też trenuje sporadycznie pies mojej przyjaciółki Inka. Także gdzieś tam ja też widzę, jak wrzucacie jakieś z innych szkół jakieś zdjęcia z treningów, to się pojawiają, ale tak mówię, na zawodach oprócz Izy i twojej Shanti to nie kojarzę papilonu. Ale rasa chyba jest dość popularna tak generalnie. Bardziej w agility, tak. Tam coraz więcej się pojawia tych piesków. No i powiem szczerze, że jeśli wybierając właśnie, decydując się na papilona, szukałam małego, aktywnego psa, którym właśnie mogłabym coś trenować. No i w zasadzie udało się. No, jeśli chodzi o Shanti, to na co dzień ona jest bardzo grzecznym pieskiem. Nie szczeka, dobrze się dogaduje z ludźmi, z innymi psami. No chociaż też nie od początku tak było. Na początku bała się ludzi, była nieufna do psów. Jak psy szczekały, to wpadała w panikę. Natomiast no, socjalizacja i tak naprawdę też treningi, przebywanie wśród innych psów spowodowało, że teraz jest tak naprawdę bardzo pewnym siebie, odważnym psem. Jest też bardzo niezależna i charakterna. To pokazuje też na treningach. A to chyba takie papilony są. Tak. Jeśli dobrze znam właśnie Linkę mojej przyjaciółki, to też bym ją nazwała niezależną i charakterną. No, mi to nie przeszkadza, lubię jak psy mają charakter, chociaż no, w treningach to wiadomo, różnie bywa. Ale tak, jeśli ona czegoś chce, to zdecydowanie będzie do tego dążyła. Mhm. Natomiast jeśli stwierdzi, że nie ma na coś ochoty, no to tak naprawdę co by się nie robiło, no to i tak postawi na swoim. Okay. No i tak naprawdę dla niej dewizją życiową jest, że nie ma nic za darmo, więc za każdą pracę musi być nagroda. Słusznie. A jak nie ma nagrody, no to się oczywiście wyrazi swoje niezadowolenie. Mm-hmm. Przy czym często wyraża swoje niezadowolenie mrucząc. Więc to jest bardzo, bardzo śmieszne, jak po prostu siada, patrzy się i zaczyna mruczeć, że jej się nie podoba. Więc tak, treningi z papilonem są bardzo ciekawe, ale są to psy, które lubią coś robić, tylko po prostu na swoich zasadach. Mm-hmm. Nosework od kiedy trenujecie? Do nosworku trafiliśmy tak naprawdę przez przypadek, bo zaczęliśmy od Shanti, od Really Obedience, czyli takiego posłuszeństwa na luzie. Tam w wieku 11 miesięcy w zawodach wystartowała w klasie papi, pierwsze miejsce zajmując, ale tak naprawdę no, nudziło ją to. Wolała coś bardziej aktywnego, więc potem zaczęłyśmy trenować agility. Mhm. I tak naprawdę no, agility miało być naszym głównym sportem, ale dowiedziałam się też o noseworku i zaczęłam się zastanawiać właśnie nad treningami, ale długo tak naprawdę zastanawiałam się około roku, żeby zdecydować się w końcu. Naprawdę? Rok się zastanawiałaś, czy się uda ten nosework? Tak, bałam się po prostu, bo Shanti bardzo węszyła, bardzo wyszukiwała różne śmieci, jedzenia na dworzu i bałam się, że to spowoduje, że będzie jeszcze bardziej szukała tego jedzenia. I zdecydowałyśmy się dopiero w sierpniu 2018 roku pierwszy raz pójść na trening i to jeszcze taki był trening na kursie instruktorów Polskiej Ligi Nosework jako pies pokazowy, żeby zobaczyć po prostu jak to wygląda. No i okazało się, że Shanti to się spodobało. No ja wybrałam się jeszcze na kolejne treningi. Przy okazji, oprócz tego, że psu sprawiało to radość,
Okazało się też, że przestała zjadać śmieci i szukać w ogóle na dworzu jakichś resztek jedzenia. Właśnie widzisz, bo miałam cię o to pytać, czy to się przełożyło, czy twoje obawy się potwierdziły, bo rzeczywiście kilka razy jakieś tam takie obiekcje też zgłaszali moi kursanci, że właśnie bali się tego, że pies teraz jak będzie więcej, jakby uruchomimy mu ten nos i będzie więcej węszyć, to właśnie, że będzie znajdować jakieś tam śmieci czy jakieś na jedzenie. Tak samo też mają opory. Często przed na przykład wyrzuceniem, rozsypaniem psu smaczków, to ja bardzo polecam jako formę takiego nagradzania. I ja też im wtedy tłumaczę, że ale to zupełnie coś innego, no bo tu jednak to jest na komendę, prawda? Jest zupełnie inna sytuacja, w sumie jak pies i tak znajduje, to znajdować będzie, nie? Więc, ale u ciebie aż to w drugą stronę poszło, tak? Że tak, tak. Przez... No, nie mówię, że u każdego psa to się tak przełoży, ale prawdopodobnie u Shanti po prostu była bardzo duża potrzeba pracy nosem. Tak, i to nawet może niekoniecznie chodziło o to wyszukiwanie jedzenia, tylko o tą pracę nos. Mhm. Nawet zauważyłam już w późniejszym etapie, że jak nie mamy tych treningów regularnie, to jakby ten problem zjadania śmieci i wyszukiwania na spacerze wraca. Ale to jest niesamowite, jak w ogóle dobrze to mówisz. Natomiast jeśli chodzi o same rozrzucanie smaczków i szukanie smaczków, to powiem szczerze, że Shanti jest tak łakoma, że jeszcze się nie przekonałam. Pozwala ci na przykład korzystać z jakichś mat węchowych i szukać smaczków. Okej, okay, ale ty co, boisz się, że co się stanie? Właśnie jakieś takie opory mam wewnętrzne, mimo wszystko tak? Dalej. Ja bardzo lubię, ja też lubię jako formę, znaczy nawet jeżeli trenuje ktoś nosework, to i tak polecam zabawę w szukanie smakołyków gdzieś tam poukrywanych w mieszkaniu czy właśnie w ogrodzie. Ja bardzo to lubię robić z moimi psami. One obie naraz szukają, więc mają mega motywację, wiesz, bo która pierwsza ta zje. I to też jest fajne dla opiekuna, żeby sobie poobserwować, jak pies łapie zapach i jak namierza śrudło. Więc jakby to takie jest, obopólne są korzyści. To jest takie fajne motywacje. Więc nawet jak ktoś jest jakby zaawansowany w noseworku, to ja uważam, że raz po raz moje psy dosyć często w sumie sobie w ten sposób gdzieś tam przeszukują. Ale świetnie, że o tym jedzeniu, o tym wyszukiwaniu śmieci powiedziałaś i że to aż tak... że nie dość, że nie spotęgowało to tego, to, tak, to, to, wręcz, to pomogło. Pomogło, co jest tak. W ogóle niesamowite, więc wow. No dobrze, to mamy kolejną korzyść z trenowania nosworku. Taką mniej oczywistą. No dobra, czyli trenujecie już jakieś... Tak, około 3 lat. Tak. Tak. No dobrze. Wiemy, że Shanti jest na zawodach prawie zawsze, no jedną z najmniejszych zawodniczek, nie zawsze najmniejszą, jak na przykład się pojawiał Pepe, to Pepe był odrobinę mniejszy. Odrobinę mniejszy, bo jest chihuahuą, no ale jednak zawsze gdzieś tam Shanti, no papilony są oczywiście jednymi z mniejszych zawodników. I czy uważasz, że wielkość psa ma w noseworku znaczenie? Czy lepiej być małym, czy lepiej być dużym, średnim, czy to jest wszystko jedno? Znaczy ja myślę, że akurat jeśli chodzi o nosework, to jest pod kątem wielkości psa bardzo sprawiedliwa dyscyplina, bo faktycznie jeśli chodzi o małe pieski, to w zasadzie w tych wyższych klasach jest to problem, bo tam są po prostu próbki do wysokości 2 metrów, czy nawet próbki do wysokości metra, gdzie duży pies po prostu jest to dla niego dostępne. Jeszcze sięgnie taką próbkę. Sięgnie, oznaczy bez problemu, natomiast dla małego psa jest nie tylko trudne, może być w namierzeniu, nauczeniu tak naprawdę, żeby namierzył tak wysoki zapach, ale też w oznaczaniu tego zapachu. No i dla właściciela, żeby też wiedział, kiedy pies to odnalazł. Bo wiadomo, że pies będzie stawał na łapach, próbował się dostać. Natomiast są takie przeszukania też, gdzie zapach jest ukryty bardzo nisko, może być ukryty na przykład pod łóżkiem, gdzie mały pies się może bez problemu dostać i dla niego jest to próbka dostępna, a dla dużego psa już będzie próbką niedostępna. Więc tak naprawdę wszystko zależy, jak są ułożone ringi i przy mądrze rozłożonych ringach to jakby wielkość nie powinna odgrywać tu aż takiej roli. Mm-hmm. No na pewno nie odgrywa w tej klasie 0 i pierwszej, prawda? Gdzie tak, to są postępne, tak, to nie ma znaczenia. A rzeczywiście no, od drugiej klasy, jak już te próbki są wysokie, to wiadomo, że dla mojego pieska jest mu trudniej, ale jak próbka jest na wysokości 2 metrów, no to i tak jakby czy mały, czy duży, to raczej jej nie sięgnie, ale no jest różnica, oczywiście, że jest różnica, czy tak jak mówisz, na wysokości metra, czy półtorej, no to wiadomo, że to jest różnica, nie?
Dlatego też przy małych psach polecam od początku, jeśli ktoś by chciał na przykład później w jakichś wyższych klasach startować, uczyć brania na ręce, kładzenia na stół na przykład, na łóżko, na jakieś krzesła, żeby miał po prostu później łatwiej dostać się do tego zapachu, oznaczyć. Mhm, żeby był w stanie pracować właśnie też gdzieś tam na jakichś innych, znaczy jakichś przeszkodach, które są wyżej po prostu i jest w stanie sięgnąć wtedy próbkę. Mhm, dokładnie. Jesteście świeżo po debiucie w klasie drugiej, jak już rozmawiamy o tej klasie drugiej, bo teraz w weekend były zawody w Chorzowie, pierwsze w tym sezonie i debiutowałaś tam z Shanti właśnie w klasie drugiej. Gratuluję Tobie z pierwszego miejsca w przedmiotach. No i jak wrażenia? Dziękuję przede wszystkim. Mówiąc szczerze, planowałam rozpocząć ten sezon startów od pierwszej klasy. Decyzja o starcie w drugiej klasie była taka trochę spontaniczna. Trochę się tej drugiej klasy obawiałam. Natomiast mam bardzo pozytywne wrażenia po tych zawodach. I uważam, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie i rzeczywiście te ringi są o wiele bardziej wymagające. Bo tak dla naprawdę, psa czy dla przewodnika? Właśnie chciałam powiedzieć, że w niższych klasach bardziej liczą się umiejętności psa, natomiast w wyższej klasie już bardzo ważne są też umiejętności przewodnika i tutaj też przewodnik odgrywa większą rolę, więc też ma większą możliwość działania. To tak naprawdę przewodnik decyduje, kiedy jest koniec startu, czy pies przeszukał wszystko, czy jeszcze trzeba coś sprawdzić, czy może gdzieś się interesował i warto tam wrócić. I rzeczywiście jest też fajniejsze pod kątem przewodnika, bo jest większa możliwość rzeczywiście wspólnego działania w celu znalezienia tak próbek. Czego się najbardziej obawiałaś w tej drugiej klasie? Chyba właśnie tych wysokich próbek, ale Shanti znalazła. Okej, okay, już się nie mogę doczekać filmików. Nie, rzeczywiście namierzyła dość szybko, miała trochę problem z oznaczeniem, a może to raczej ja nie byłam przekonana, czy to jest to, ale udało się i tą próbkę akurat rzeczywiście odnalazła. Mm-hmm. To jest też coś, co zawsze mnie właśnie stresuje, tak jak teraz już mówisz, że nie byłaś pewna, czy to jest to, jak widzę, że Chila łapie jakiś zapach z góry i potem nigdy nie wiem, czy on jednak będzie dostępny, że ona jakby może to sobie doprecyzować bardziej, czy faktycznie to jest próbka wysoko i ona jest niedostępna, nie? Czy jakby gdzieś tam ten taki moment, żeby jeszcze poczekać, czy ona to zrobi precyzyjniej, czy to po prostu faktycznie jest gdzieś tam z góry i już zgłosić. No dlatego właśnie mówię, że klasa druga jest bardzo ciekawa i jeśli ktoś już jakiś czas trenuje na sword, bo ja też awans do klasy drugiej miałam już wcześniej, ale właśnie zwlekałam z tymi startami, to bardzo polecam spróbować. No właśnie, czyli nie ma się czego bać, bo wcale tak źle w tej dwójce nie jest, a na pewno jest ciekawiej, prawda? No i coraz więcej zawodników w klasie drugiej, więc też to też jest fajny element. Jest tak, jest rywalizacja teraz już fajna w tej dwójce, dokładnie. A jak wspominasz wasze pierwsze zawody? Gdzie to było? Bardzo przyjemnie wspominam. To było w 2019 roku, chyba w czerwcu w Warszawie. Bon Pet Club to Warszawa? Warszawa jeszcze. Mhm. Tak. W Warszawie. No, startowałyśmy wtedy tak naprawdę w trzech kategoriach. Nie startowałyśmy w pojazdach, bo jeszcze nie ćwiczyłyśmy wtedy pojazdów. Mhm. Wszystkie starty były tak naprawdę czyste, więc ja byłam zadowolona. To super, jak na debiucik i wszystkie czyste starty, super. Podobało mi się i stwierdziłam, że będę zdecydowanie częściej na tych zawodach przyjeżdżać. Natomiast jak patrzę teraz na te moje starty pierwsze, wydawały się takie fajne. Wiem. Widać, że jest duży postęp i jakby no, tamte starty były takie jednak dość chaotyczne. A miały się w ogóle jakieś dyskwalifikacje w pierwszej klasie? W pierwszej klasie miałyśmy. Miałyście. No tak to jakaś taka najśmieszniejsza dyskwalifikacja wasza? No to właśnie chyba najśmieszniejsza to było na naszym pierwszym starcie, w klasie pierwszej. Mhm. Wtedy nie było to takie śmieszne, ale... Ale z biegiem czasu stało się śmieszne. Tak, pojechałyśmy na zawody.
były to chyba jakieś pierwsze, jedne z pierwszych zawodów, gdzie na każdym ringu w klasie pierwszej były zwodnicze zapachy i tam po kilka zwodniczych zapachów. A my miałyśmy jeszcze to tak trochę słabo przeprasowane. Weszłyśmy na pierwszy ring. Shanti bardzo pewnie oznaczyła zwodniczy zapach. Oczywiście zgłosiłam, to nie było to. Po czym poszła dalej, bardzo pewnie oznaczyła kolejny zwodniczy zapach. No już oczywiście była dyskwalifikacja i po dyskwalifikacji i oznaczeniu dwóch zwodniczych zapachów, które były na ringach, w końcu oznaczyła prawidłowy zapach. I to samo się powtórzyło na drugim ringu. Był alarm? Nie. Alarm? Nie. I dopiero za trzecim razem oznaczyła prawidłowy zapach. Więc wzięła sobie za cel najpierw oznaczenie zwodniczy zapach. Pamiętasz, co to było za zwodnicza? Kawa i chyba liść laurowy? Wiem, że na pewno kawa. To takie, no właśnie, to raczej nie takie, aż takie zapachy, na których się tam często psy wykładają, choć Chila raz też mi gdzieś tam oznaczyła kawę, to zupełnie przypadkową. W sensie, ale to na treningu było, jak mi Kasia układała jakoś tam, jakiś ring na treningu i po prostu ta kawa tam leżała się jak na kawę spanej, bo to była na takim targu, no i ona też oznaczyła tą kawę. Ale tak generalnie to nie jest, nie? Znaczy raczej psy nie mają problemu z właśnie z tą kawą, no ale... To były nasze pierwsze zawody, gdzie jeszcze jakby no nie było to przepracowane, a już po tych zawodach się wzięłyśmy za ćwiczenie zawodniczy zapach. Dla pocieszenia na ostatnim ringu już zwodniczego zapachu nie oznaczył. Okej, no to super, to już miał się dobry trening na zawodach po prostu. Agnieszko, ty chyba od niedawna jesteś też szczęśliwą posiadaczką bordera, famy. Ile fama w tej chwili ma? 7 miesięcy. 7 miesięcy, dobra, no to już dobrze. To mi się wydawało, że to dopiero co widziałam na Facebooku, a to już... No już tak szybko trochę, leci czas. Już sobie troszkę razem żyjecie. Czy fama stawia swoje pierwsze noswerkowe kroczki również? Ma już za sobą pierwsze treningi noswerk. Poznała już zapach cynamonu, poznała też tak naprawdę miks, czyli trzy zapachy na raz. Natomiast w tym momencie skupiałam się bardziej na socjalizacji, na budowaniu motywacji do pracy, na wspólnych relacjach, a na takie techniczne, noswerkowe treningi to jeszcze przyjdzie czas. Przyjdzie czas. Rozumiem, ale my będziemy mogli Cię zobaczyć w przyszłości na zawodach nie tylko z Shanti, ale też i z famą. Mam nadzieję, że tak. Super. To może na koniec, jakbyś mogła jakieś od siebie rady dać dla osób, które myślą właśnie o startach w zawodach. Znaczy przede wszystkim dla wszystkich zaczynających, to myślę, że najważniejsze na początek to jest ćwiczenie oznaczania i właśnie budowanie motywacji u psa. Najlepiej pod okiem doświadczonego trenera, jeśli to jest oczywiście pierwszy pies, nasze pierwsze treningi noswerkowe. Później można już sobie tak naprawdę pobawić się, poćwiczyć też jakieś układanie samemu ringów, a na początek myślę, że jednak lepiej udać się do trenera noswerku. I no to oczywiście rady dla takich zaczynających, którzy chcą startować w przyszłości w zawodach, ale dla tych, co zaczynają i myślą, że nie będą startować w zawodach, to myślę, że trzeba treningi od początku prowadzić tak, jakby się jednak chciało startować, bo noswerk jest uzależniający i ja też długo się wypierałam, że nie wystartuję w zawodach, że to jest tylko dodatek do agility, a teraz na treningi, znaczy na zawody noswerk jest częściej niż na zawody agility. Więc od początku stawiać właśnie na jakieś podstawy, takie jak właśnie oznaczanie, bo po prostu trudno jest potem to, że tak powiem, naprawić, jeśli na początku się nie będzie na to zwracało uwagi. Mówię to na swoim przykładzie, bo ja, tak jak mówię, zaczęłam z Shanti jako dodatek do agility, jako taka oderwanie, urozmaicenie. Nie zwracałam uwagi na przykład na oznaczanie, mimo że na początku miała dość dobre, ale po prostu jakby nie skupiałam się na tym, tak? To miała po prostu dobra zabawa. Potem się okazało, że chcę startować w zawodach, a pies się nauczył, że może drapać i brać próbki w zęby. I potem naprawdę trudno jest to odwrócić. Tak, dobrze, że o tym mówię, że ja też wychodzę w ogóle zawsze z założenia, że treningi powinny być pod kątem zawodów,
bo zawsze łatwiej jest tak i nawet jeżeli ktoś właśnie nie planuje, to potem, jeżeli nagle ktoś stwierdzi, że chce, to jakby no, ma te możliwości, prawda? Niż właśnie potem okazałoby się, że są jakieś tam braki w jakichś umiejętnościach. A też widzę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i znam mnóstwo takich osób, które do mnie przychodziły i się zarzekały, że ona na żadne zawody nie, że to ma być forma terapii na przykład, bo pies ma problemy behawioralne, albo w ogóle, że ja to przecież to sport dla emerytów, to bo my właśnie trenujemy tam oblicz, agility, więc tutaj to tak tylko sobie, bo jest zima, a teraz to tak, żebyśmy coś porobili, a potem nagle się okazywało, że się też wkręcali. I tak, ja też na początku, uważałam, że nosework jest nudny, że ogólnie to mojemu psu sprawia przyjemność, natomiast ja w zasadzie tylko stoję. No ale właśnie z biegiem czasu się okazało, że im więcej rzeczy technicznych doszło, im wyższa klasa tak naprawdę potem starty w zawodach, tym się okazało, że ta rola człowieka właśnie też jest istotna. Coraz większa, nie? Z każdej klasy jest coraz większa faktycznie. No dobrze, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Trzymamy za Was kciuki w tym sezonie. Będziemy, mam nadzieję, że się spotkamy się pewnie na jakichś zawodach i życzymy Wam jak najwięcej sukcesów, jak najwięcej dobrej wspólnej zabawy. Dziękuję. Dzięki bardzo za rozmowę.